Hej, chłopaki, a może macie ochotę obejrzeć film? Nasz przyszły król pozna nasze piękne kandydatki. A oto i one. Kandydatka numer jeden to upośledzona psychicznie dziewczynka z odległego królestwa. Jej ulubione zajęcie to pranie, sprzątanie i gotowanie dla macochy i jej dwóch podłych córek. Brawa dla Kopciuszka! Kandydatka numer dwa to śpiąca piękność, o której marzą mężczyźni. Przyznaje się do związku z siedmioma krasnalami, ale podkreśla, że nie jest łatwa. Pocałuj jej zimne, martwe usta, przekonasz się, jaka jest gorąca. Brawa dla Śnieżki! I wreszcie kandydatka numer trzy. Piękna mieszkanka luksusowego zamku, strzeżonego przez smoka i otoczonego wrzącą lawą. Oby to nie ostudziło waszego entuzjazmu. Dziewczyna jest gorąca, lubi drinki z palemką i malować paznokcie. Brawa dla królewny Fiony! Na kogo padnie wybór? Kandydatka numer jeden, kandydatka numer dwa, czy kandydatka numer trzy? Major woli, to Franz Makabele. Ty, Oskar, jak ty zamawiałeś te panienki? Zabawne. Bardzo zabawne. Wy wszyscy jesteście pojebani! I sobie będziesz cyganie przyprawiał! Nie różnisz się od Rumuna, który pucuje mi lampy.
wydawaj mnie, nie będę już uparty, wiesz? Ja się zmienię, serio, tylko daj mi szansę. Widziałeś te rudele? Kto by chciał mieszkać w czymś takim? Wiesz, tak konkretnie to ja. O, tu jest pięknie, cudownie wręcz. Ty wiesz, że masz talent? Taki efekt w tak skromnym budżecie? Po tym, co tu zobaczyłem, nie wiem, czy chciałbym z tobą ubić muchę.